może być, a właściwie jest dobrym pomysłem na skuteczną pracę nad zainteresowaniem ucznia swoim rozwojem, swoją edukacją i włączeniem go do tego procesu, który może pozwolić mu na rozwój i na uczenie się treści dla niego trudnych. Co to jest infografika? Najkrócej ujmując, jest to przekaz łączący słowo i obraz w komunikacie najbardziej przyjaznym i czytelnym dla odbiorcy. Czym infografika może różnić się od innej formy przekazu, która jest równie popularna, czyli od plakatu? Plakat ma podstawowe właściwości informacyjne z przewagą grafiki, która jest rodzajem promocji, propagandy, formułowania podstawowych informacji niezbędnych dla odbiorcy. Natomiast infografika jest formą komunikatu, która pozwala odczytać z łatwością te partie materiału, które są trudne, zrozumieć je, zarejestrować, przetworzyć i wykorzystać. Dlatego też infografika może być tym rodzajem wsparcia dla nauczyciela, który może umocnić przekaz i utrwalanie wiedzy. Infografiki bywają bardzo różnego rodzaju, od statycznych poprzez interaktywne aż do multimedialnych. Wszystkie one jednak mają tą samą cechę, pomagają zrozumieć toczący się określony proces, zjawisko, zdarzenie lub rozwiązanie trudnego problemu. Często dobrym przykładem jest infografika tak zwanych trzech kroków, która najczęściej wprowadza nas w sposób działania krok po kroku, które należy zrobić, aby osiągnąć zamierzony cel, którym to celem może być chociażby udział w konkursie czy rozwiązanie jakiegoś istotnego problemu, który sprawia nam do tej pory kłopot. Bardzo ważnym elementem infografiki jest jego czytelność i powodowanie kojarzenia symboliki obrazu z odpowiednim do tego tekstem. Infografika ma charakterystyczne trzy elementy. Część wizualną, zawartość treściową i tak zwaną część koncepcyjną pomysłu, który mamy na jej stworzenie. Jako główne elementy, które są istotne, mają one też wpływ na podział infografik, ponieważ infografik jest coraz więcej, jest także dużo ich rodzajów, typów. W zależności od przygotowywania odpowiedniej treści, od jej przeznaczenia oraz od odbiorcy. Odbiorcy w zależności od obszaru kulturowego odbioru, ewentualnie zastosowań edukacyjnych. Ponieważ infografiki mają bardzo różne kategorie, możemy którąś z nich sobie wybrać po to, żeby ją na konkretne nasze potrzeby wykorzystać. I tu możemy skorzystać z takiej formuły jak obrazowanie zmian zachodzących w szkole, środowisku geograficznym, przyrodniczym czy historyczne elementy zawartym. Możemy też w tym wypadku zastosować taką formę jak linia czasu, która jest możliwa do zastosowania w bardzo różnym kontekście. Aby stworzyć infografikę, musimy się do tego odpowiednio przygotować, ponieważ tworzenie infografiki stanowi pewnego rodzaju proces polegający na trzech podstawowych etapach: przygotowaniu, przetwarzaniu i promocji. Są to takie główne elementy, które są niezbędne, abyśmy mogli uzyskać oczekiwany efekt. To, co stworzymy, zależy
od naszych źródeł, od umiejętności przetworzenia i właściwego wypromowania, aby było to łatwiejsze, możemy między innymi skorzystać z możliwości, jakie dają nam narzędzia Web 2.0. Są to narzędzia, które wspomagają nie tylko proces ostatecznego tworzenia, ale też pewnego rodzaju inspiracji, przygotowania i samej realizacji już graficznego opracowania konkretnego projektu. Narzędzia te mają bardzo szeroki obszar możliwości, w zależności od tego, czy one są przeznaczone dla twórcy profesjonalnego czy edukacyjnego, możliwości te są różne. Niemniej jednak infografikę możemy stworzyć nawet w najprostszych narzędziach, które mamy dostępne w szkołach. Jednak korzystanie z takiego wsparcia bardzo usprawnia nam pracę. Narzędzia najbardziej popularne, z których korzystamy na bieżąco, to są chociażby PictoChart, Izali oraz infografika tworzona w Infogramie. To są różne możliwości, różne zasoby bibliotek i różne sposoby pracy, od najprostszej poprzez możliwość dodawania map, wykresów czy linków odnoszących się do danych informacji, aż do możliwości tworzenia multimedialnych i interaktywnych fragmentów infografiki bądź całych infografik. Jeżeli jesteśmy już przygotowani do całego procesu, skorzystanie z takiego narzędzia nie powinno stwarzać najmniejszego problemu. Jeżeli jesteśmy przygotowani do stworzenia takiego komunikatu, jesteśmy też zaopatrzeni w odpowiednie możliwości, narzędzia i formę pracy z uczniem, która przyda mu się nie tylko w procesie uczenia się, ale także w późniejszej pracy, która to praca często wymaga umiejętności pracy w grupie. Infografiki będą formą odpowiednią zarówno w uczeniu się, w całym procesie edukacyjnym, jak i w procesie promocji działań szkoły, które do tej pory mogły być niekoniecznie zauważalne. Cały proces promocyjny infografik może się opierać zarówno na promowaniu ich w sieci, ponieważ mogą być opublikowane w sieci, jak też na możliwości prezentowaniu na spotkaniach, konferencjach, ewentualnie w formie wydawniczej, czyli wydruku, który możemy dostarczyć odbiorcom. W szkole infografika może być używana zarówno w mniejszych projektach, jak i w tych bardziej rozbudowanych. Dzięki nim, po ich promocji, udostępnianiu, szerszy odbiorca jest bardziej zainteresowany nie tylko naszym projektem, ale uczestnictwem w nim. Infografika funkcjonuje także w życiu codziennym, dlatego jest bardziej przyjazna uczniowi, bardziej przyjazna każdemu odbiorcy, który korzysta chociażby ze sprzętów mobilnych, ponieważ ma także możliwości funkcjonowania i wykorzystywania i również tworzenia takich komunikatów z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji też przygotowanej dla sprzętu mobilnego. Czyli w każdym miejscu i czasie promocja naszych działań, możliwości uczenia się inaczej niż dotychczas z wykorzystaniem technologii, ale dzięki tym technologiom możemy promować nasze pomysły i nasze formy współpracy z uczniem.
Myślę, że infografiki coraz częściej będą wykorzystane i stosowane w edukacji, ponieważ od kilku lat okazało się, że jest to najbardziej skuteczny przekaz, który pozostaje w pamięci dzięki temu, że ma możliwość wykorzystania w różnych obszarach naszego funkcjonowania. Od publikacji sieciowych, poprzez wizualne przekazy w odbiorze telewizyjnym, aż po możliwości wydruku, czyli formy wydawnicze. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tym sposobem przekazu, współpracy, tworzenia informacji, czy przygotowywania różnych komunikatów dla uczniów, takich, które są trudniejsze w zrozumieniu, czy nieznane lub mało obecne w funkcjonowaniu normalnego procesu edukacji, wtedy można taką infografikę wykorzystać z dużym powodzeniem.